tutaj ukraińscy nacjonaliści mogą potwierdzić, że Кларен Бах jest po prostu durak! Tak, on jest realny dureń, głupek! Кларен Бах, dureń, realny głupek! Potwierdzam, chłopacy! To ja uprzedzę ten tok myślenia. O tym, żeby nie przyjęliśmy propozycji Żyrinowskiego, który mówił, bierzcie to, co kiedyś do was do Polski należało. No, na tym nie należy, na takiej narracji. O tym, żeby nie przyjęliśmy propozycji Żyrinowskiego, który mówił, bierzcie to, co kiedyś do was do Polski, należało. No, nie przyjęliśmy propozycji Żyrinowskiego, Nie wiem, naprawdę nie wiem, Polacy, jak może dziennikarz, może nawet częściowo i polityk, ten Кларен Бах, głównego politycznego nurtu telewizji polskiej, nurtu szmurtu media polskich, cytować jak jakiś lajza, jakiegoś Żyrinowskiego, nienormalnego. I toż na ile trzeba nie szanować siebie, swoją sylwetkę, nurtową, media polityczną, w ogóle siebie jako człowieka, jako polityka i najgłówniejsze, Polacy. Jak można takim samym sposobem nie szanować samych Polaków, żeby przez takich duraków, no to po prostu durak, lub on kpi z tematu Wołynia, kpi z tematu ofiar Wołynia. I mówię, że no, Żyrinowski nam kurde mówił, ale my nie poszli. No i durak, że nie poszedł, trzeba jemu samemu, a nie od Polski mówić, jako Polak. A że on jako Кларен Бах sam. Trzeba było jemu z Żyrinowskim samemu, kurde, durak, dureń, załatwić. Trenę pozbróć, byłby hrabią Żyrinowski-Кларен Баховski. Ja właśnie, że nie powinien, nie muszę, ale ja nie mogę milczeć, kiedy godność, cześć, honor, dostojeństwo Polaków tak poniewierają za żarty, no, takie niby to politycy, nurtowe, takie szmurtowe media. Ja powinien ich ganiać, żeby oni takimi obrzydliwymi nie były w stosunku do godności Polaków, zwykłych, normalnych, przeciętnych ludzi, żeby nikt nie miał prawa ich nazywać gijenami politycznymi, byli jakimi militarnymi Europy, jak to robił Churchill. Nie chcę, żeby na Polsce wisiało to paskudstwo pychate i pogardliwe. Dlatego ja muszę mówić, że durak ten Кларен Бах. I wygadując, tacy politycy, no przynajmniej rachun nie, no, nie dozwala sobie takie, no, prymitywne postępowania, takie prymitywne zdania, jak wrzeszą te baby. Panie redaktorze, czy my nie leczymy dżumy cholerą? Czy nie zamieniamy jednego totalitaryzmu na drugi? To był totalitaryzm sowiecki, my go zamieniamy na banderowski. Czy jeden system totalitarny jest lepszy czy inny od drugiego? Ja bym nie podchodziła tak pobłażliwie do tego. Cały czas jest rosnący opór wobec prawdy historycznej. Ja bym nie wchodziła w tą narrację ukraińską. Zawsze można wszystko sprowadzić do absurdu. Budujemy jakąś Ukrainę. No, przepraszam, ale nie można odpowiedzialności zbiorowej stosować. To nie chodzi o zbiorową odpowiedzialność, ale... Które siedzą te idiotki pierdolnięte. Przepraszam, o kobietach tak nie mówią, ale to prawie już nie kobiety. Bo ci lewicowie to też prawie już nie kobiety, które zabijają swoich dzieci. Bez żadnego, po prostu, nie chcą ich. My body, my temple, etc. It's all delirious things. Dlatego my mówimy, żeby u Кларен Баха nareszcie, jako prowadzącego nurtowego media polskie, powinny być jakieś hormony męskie. Testosteron przynajmniej. A nie jakieś tam estrogeny babskie już. Siedzi, zażął się tam w tej studii i kpi, drwi, niestety, nad dobrym imieniem Polaka, Polki, zwykłych obywateli Polaków i samej godności Polski, kpi tym samym. No durak, nic nie porobisz. Dlatego my mówimy, żeby on jakimś czynem wyprawiał te swoje durne behawioryzmy.
tak powiedzieć. I nawet by sam komik Cejrowski, wystarczy tego, że on komik, ale nie klaun, nie dopuścił siebie, sobie, cytować jakichś tam marginesów, pacholków Putina. Cytować, no opuścić się, wymawiać takie słowa w polityczną wielkim nurcie, jak Żyrnowski. Kurde. Patrzcie, Cejrowski nawet dyskutuje z Rachoniem, bo liczy, że kurdy, Kurdystan, na razie niepotrzebne, bo tam wszyscy partyzanci i komuniści. On to nawet udowadnia wielkiemu polityku Rachoniu. A co już mówić o Klarenbachu? To wtedy dlaczego Klarenbach taki dozwala siebie w głównym nurcie polskim politycznym na takie bzdety przy takim temacie Wołyń? Я пердели, что тут за опущение и неповага до хонору Польски? И когда официально Польска в обличу, правда, некого Кларенбаха цитует, жалуемся жалкое подобие политика, ну, клауна, росы, несчастье, росы, идиота главного клаунского росы, Жириновского и подобных таких псов, которых выпущен Путин, как очень злых полициантов, але которые шикают. А Путин, как бы то добрый полициант, але он не шикает, он робит то злодейство, то преступство. И когда таци Кларенбахи, как в обличу официальной Польши, цитую таких, такого рода политиков, то Польска надбиває собі властивощі таких самих. То, ну, цілий світ бачить, що Польська може поводитися, робити те саме, що і цитуваними їй польським те політиці. Бути гієном Європи, жрити то, що пропонують збродняжі-злочинці, бути пасером, баригом на міжнародовій арені. І то дуже прикро і встид, що той Кларенбах походить з суперпенкнего, файного міста Пшемишль. То дуже прикро. Якби він уродився десь там в Москві, то сама особа то мовила би, що він є такий. Але Пшемишль, таке місто, яке я пам'ятав, їздив через нього біля часу, то несамовіче, то бридко, прикро і паскудне меч таких політиків, які представляємо обличчя польське, поляця.